Witajcie moi drodzy, dzisiaj odcinek scrappingowy. Scrapping, czyli po polsku zbieranie złomu, złomowanie. Do tej pory w tym roku oddałem przeszło 390 kg złomu stalowego. Jak widać, kolejny się uzbierał. Puszki z karmą dla zwierzaków, jakieś stare porozumiałe elementy, które tu znajduję u siebie i nie tylko. Cztery pudła, kilka większych elementów cięższych. Najpierw zważę te pudła, posumuję. Będę miał taką wstępną orientację i ile tego złomu zawiozę. Zabieramy się. Pierwsze pudło ląduje na wagę. Pierwsze pudło powędrowało 9 kg. Zważone i biorę do naszego, do bagażnika, do samochodu. Drugie pudło położyłem na wadze. Przeszło 9,5 kg, policzę 9. Potem te pudełka niewiele coś tam ważą. 9 i 9. W sumie 18, jak do tej pory, po dwóch pudłach. Trzecie pudło na wadze. Trochę większe pudło, no to i cięższe od razu. Przeszło 12 kg. 12, liczę 12, 18. 30 kg po trzech pudłach. Ostatnie, czwarte pudło jest na wadze. 12,5 kg. Policzę 12, no to w pudłach mam 42 kg. Przeszło 40. Do bagażnika dokładam inne elementy, pokażę to, jak będzie wyglądało, jest zapakowane i będę ruszał do skupu. No to mój zbiór już zapakowany do bagażnika. Oprócz pudeł z drobnym złomem jeszcze doszły kręty, jakieś blachy. Stary garnek, przerzewiały, dziurawy. To wszystko zabieram, jadę. Zasilę naszą gospodarkę tym surowcem. Niech to przetapiają na co chcą. Na mosty, na dźwigi, na szyny. A jak trzeba, to na armato, chałubice, krab i tak dalej. Dam wam znać, ile tego wyszło i ile dostałem za dowiezienie tego złomu do punktu skupu. Podsumowanie moi drodzy. Waga była nawet większa niż się spodziewałem, bo wyszło 90 kg. Ale cena spadła do 70 groszy za kilogram złomu stalowego, drobnego. Więc 90 razy 70 groszy wyszło 63 zł, jak tu widzicie. Trochę zniechęcające, ale mam nadzieję, że inflacja też spadnie. I tak prawie pół tony oddałem. Jestem zadowolony. A ktoś się dobija do mnie, musi poczekać. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.